400 milionów więcej ludzi, a w tej chwili już na pewno mamy 50-60 milionów więcej na tym świecie. A to już jest wielkość mniej więcej średniej wielkości. To zagęszczenie populacji, ono wynika stąd po prostu, że myśmy znacznie wydłużyli sobie spodziewany ciąg życia. Nie to, żeby, że nas więcej szerokich, to wszystko nie, ale żyjemy dłużej, prawda? Jak zobaczymy taki wykres, to dawniej, na przykład jeszcze przełom XVIII-XIX wieku, proszę zobaczyć, połowa ludzi umierała mniej więcej w wieku 28 lat. No to po prostu świat był luźniejszy, bo ludzie nie żyli tak długo. I potem ta długość życia się przedłużała, potem który ciągle było, a to poprawa higieny, a to likwidacja głodu, walka z chorobami, prawda, dietetyka. W końcu doszło do tego nawet, że taka rzecz, która przedtem była, wyrównywała wiek mężczyzn i kobiet, dlatego, bo kobiety zwykle żyły dłużej, ale taka, że na przykład poród powodowały zmniejszenie liczby, w tej chwili nie, tych już kobiety żyją dłużej. Także w ciągu ostatnich dwóch wieków oczekiwany czas ludzkiego życia trzykrotnie się zwiększył, prawda? To jest troszkę maksymalny czas, nie, maksymalny czas jest bardzo podobny, natomiast jest nas na świecie coraz więcej. I ta długowieczność w tym sensie właśnie maksymalny, niespecjalnie, prawda? Aktualnie po taki naj... bo to ludzie oczywiście mówią, że różnie żyją, prawda? Różna długość życia, biblijne, prawda, tam, prawda, Matuzalem 930 lat, prawda, miał żyć. Bardzo często mówią o długo żyjących ludziach w Gruzji, 100, 150, 200 lat. Tak, ale to się bierze po prostu stąd, że zwykle w momencie, że ojciec umiera, to syn przejmuje jego imię, nazwisko i wobec tego jest...